uwaga, do druku numer 13 Komisji Dziedzictwa i Promocji. Nie chce się. Kto będzie referował? Proszę bardzo. Będziemy mówić o tym, że mamy różne plany trenerowe, którymi chcemy się pochwalić, którymi się chwalimy. Jedną z takich wydarzeń kulturalnych są właśnie reprodukcje koncerty, które odbywają się w lecie, w lipcu, w sierpniu, raz w tygodniu, w niedzielę. Kościoła Świętego Jana. Według informacji, które dostałam z Domu Kultury Podgórze, jednorazowo w takim koncercie uczestniczy ponad 400 osób. Nie wiem, na ile to są słuszne wyliczenia. Natomiast chciałabym Państwa zabrać dosłownie 2 minuty, robić takie, swoje takie małe wyliczenia. Przyjmijmy, że na takim jednorazowym koncercie udział bierze, na tym koncercie, który 250 osób. Tak jak mówiłam, one się odbywają w lipcu i w sierpniu, czyli tak 8 spotkań, czyli w sumie w całym projekcie uczestniczy łącznie 2000 osób. W tamtym roku przeznaczyliśmy na terenie koncertu Sądgórskiego kwotę 1000 osób. W tym roku pani dyrektor zwróciła się z prośbą o dofinansowanie tych koncertów do kwoty 10 tysięcy, ponieważ miasto nie przeznaczyło na to pieniążki. Jeżeli policzymy, jeżeli podzielimy te 10 tysięcy, które by mogły być na te koncerty przez ilość uczestników, czyli 2000 osób, to wychodzi raptem 5 zł. Za 5 zł nie kupimy biletu do filharmonii, nie kupimy biletu do opery czy do operetki. Nie chciałabym, żeby te letnie koncerty trwają od 2009 roku. On się znakomicie wpisał w krajobraz miast, w naszej dzielnicy i bardzo dobrze są oddzielane od mieszkańców. Rzeczywiście bardzo chętnie mieszkańcy na te koncerty chodzą i właściwie oczekują. Nie chciałabym, żeby z tego powodu, że miasto nie dofinansowało, że miasto zabrakło raptem 5 tysięcy na dofinansowanie naszego wydarzenia kulturalnego, naszych koncertów, żeby te koncerty upadły. Myślę, że powinniśmy zostawić naszym mieszkańcom szansę korzystania z tych koncertów, możliwość wysłuchania utworów Bacha, Beethovena, Vivaldiego, bo ceny, które są w mieście, są niekoniecznie przystępne dla wszystkich mieszkańców. Niezależnie od tego, czy miasto będzie nas wspierać w tym projekcie, czy nie, to tak jak powiedział Mylarski, róbmy swoje. Dofinansujmy ten koncert i nie dopuśćmy do tego, żeby przestały funkcjonować. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pana zapraszam. Ja mam tylko taką drobną uwagę, nie mam nic przeciwko koncertom Wręcza Odwrót, bardzo wspieram takie inicjatywy, ale po koncercie kolęd, które się odbyły u nas w kościele, przyszli do mnie mieszkańcy z prośbą, czy nie dałoby się, żeby Dom Kultury robił też na terenie jakby tam Paszowa jakieś takie koncerty, bo nie zawsze mogą chociażby ze względu na bieg dojechać tutaj do Podgórza. Czy nie można by było, żeby Dom Kultury troszeczkę bardziej był ekspansywny, bo na przykład ja wiem, że Kapela Krakowienzis ma obowiązek przykładowo, jako orkiestra miejska, jedna z wielu, to znaczy nie jedna z wielu, tylko jedna utrzymywana przez miasto. W tej chwili już prawie, że ma obowiązek w ramach edukacji robić takie koncerty. Wystąpiła do szkół, żeby zgłosiły chęć takich po prostu edukacyjnych koncertów, żadna szkoła nie zgłosiła chęci. Dom Kultury żaden nie zgłosił akcesu. I jestem przerażony, że dyrekcja Domu Kultury tylko wyciąga rękę, a nie spróbuje znaleźć jakby troszeczkę innych rozwiązań. Tak, mają obowiązek, bo to są muzycy na etatach. I mają w ciągu oprócz koncertów. To było w trakcie dyskusji przy zmianie dyrektora artystycznego, kiedy pan Adamus został odwołany. Pamiętacie Państwo te protesty i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że czasami idą do tych kultury na latach. Myślę, że nie znam problemu sprawy. Rzeczywiście to jest ciekawy projekt i
jak mi pan jeszcze trochę informacji przedrzuci, to ja porozmawiam, że ja bardzo chętnie nawet... Podbieram, bo chciałbym, żeby na przykład u nas w Warszawie takie koncerty się również odbywały. Jeżeli nie, to oczywiście to... Jakkolwiek uważam, że jak najbardziej za, bo to nie są kwoty, które... Czy głos mamy traktować, że jest głosem za? Tak. Nie, bo się ich tak. To nie są pieniądze, które są duże, ale tak nie, bo tam było jeszcze więcej. Ja chciałem powiedzieć, że na Lipskiej jest fatalna akustyka, ale też. Ale się pochwała. To na Saską byli. Nie, tam jest za mały kościół. Nie jesteśmy gotni aż do takiego. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze głos w dyskusji? Panie Wolku, należy czytać. Ale proszę pana, to jest napisane w projekcie uchwały. Ale ile zostanie? Bierzemy 5. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem? A, przepraszam. Zmienne głosowanie. Inna grupa może powiedzieć, że osoby nie z tej strony stolika. Mam odczytać? Tak? Czytam od dołu. Koalicja z pani Renata Radwan, pani Elżbieta Kwiatkowska i pani Barbara Roska. A to jesteśmy na. Ale się tylko podpisałem pod wnioskiem. Ja proszę, żeby mi odczytał. Pani Basia chodziła na tym koncercie. Ja tam do filharmonii i też muszę powiedzieć, że pan prezydent ograniczył ilością. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Pan Bednarz. Za. Pani Kytkowska. Za. Za. Pani Czerwińska. Za. Pani Karola. Za. Za. Pan Kasprzyk. Za. Pan Łapczyński. Za. Za. Pan Matwiewicz. Nie bierze udział. Pan Bednarz. Za. Za. Pan Nowak. Za. Za. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Kraczyńska. Za. Pani Radwa. Za. Za. Pan Wybiałek. Za. Za. Pani Siwy. Za. Za. Pani Snyder. Za. Za. Włodarczyk. Za. Pan Roma. Za. Za. Pani Zygier. Za. Za. A na pisze do mnie. Panie Zobaczył. Zawsze pani Zobaczył jest. Dobrze, Proszę Państwa, w wyniku głosowania 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 zawiązany się oddział, nie wzięła udział w głosowaniu. Pani Mniejsza musiała na Polkę spytać, jak pan sobie chce głosować. Jeszcze raz, 17? Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania następnej uchwały. To jest projekt uchwały Komisji Dziedzictwa i Promocji. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca, może? Nie, Pani Dyrektorze, bo ona rozmawiała z Pani Dyrektorze. Teraz trudniejsze, troszkę za. Co trudniejsze, tak to się zepsuło, nie ma czym grać, trzeba to być na obronę. Odtwarzacza, który oprócz podstawowych funkcji będzie miał jeszcze dodatkowo, ja się tutaj muszę podeprzeć karteczką, bo nie jestem dźwiękowcy. Możliwość podłączenia do misera do nagłośnika, bez tego nie ma możliwości odtwarzania muzyki na śledzę. Tryb odtwarzania w kolejności losowej oraz wielokrotnego odtwarzania jednego nagrania.
wejście mikrofonowe z niezależną kontrolą poziomu i ściszania muzyki. To się sprawdza przy prowadzeniu imprez, że tło, konferencje dwóch, jaka w tle jest muzyczka, regulacja prędkości odtwarzania muzyki, co jest pomocne szczególnie przy zajęciach tanecznych z osobami niepełnosprawnymi. No proszę mi powiedzieć, że podobny sprzęt z tych informacji, które pisałam do kultury, podobny sprzęt zakupiony był 10 lat temu. W tej chwili się technologie zmieniają i wykonawcy, którzy przychodzą, przynoszą swoje nagrania albo na pendrive'ach, albo na innych nośnikach. Ich stary sprzęt, który jest po prostu tych nośników, nie czyta. Ja oczywiście, przygotowując tą uchwałę, miałam takie wątpliwości, czy nie spotkam się z zarzutem, że dofinansowanie tego sprzętu to nie leży, nie powinniśmy dofinansować, nie jest właściwe, że dom kultury ma własne pieniądze, powinien sam ten sprzęt sobie kupić. Nie chcę tutaj, bo mi z wami czasem nie miejsce podejmować dyskusji na ten temat, jak miasto wywiązuje się z dofinansowania placówek kultury, bo nie tylko dom kultury jest niedofinansowany przez miasto, ale placówki kultury również. Przypomnę tam srebrną tabliczkę, że fundowała. Natomiast jeżeli miasto mówi nie dla tak zwanej małej kultury, jeżeli odcina środki na dofinansowanie kultury, jeżeli mówi, żeby tą kulturę sam sobie radził, to się zastanawiam, czy rzeczywiście my też powinniśmy się do tych głosów dołączyć. Taki profesjonalny sprzęt tego typu wykorzystywany był na naszych imprezach, to teraz parę przykładów, na pikniku integracyjnym. W Parku Bednarskiego piknik integracyjny, taka regulacja prędkości odtwarzania muzyki, to tak jak mówię, jest doskonałą rzeczą, jeżeli odbyli program zajęcia tam, że stosowanie do rozprawienia. Podgórska jesień kulturalna też nie zawsze się da, że dźwiękowiec dom kultury ustawi się przed sceną, z całą tą swoją konsolą i tą całą machinerią, bo najczęściej jest tak, że profesjonalny sprzęt taki odtwarzacz jest gdzieś tam z tyłu sceny i wtedy jest możliwość, przynajmniej jeżeli mając taki nowy sprzęt, jest możliwość szybkiego odtwarzania muzyki i to w dowolnej kolejności. Na rękawce, czasami właśnie w trakcie koncertu w tych lewych podgórskich, jeżeli trzeba dać tło, to jest wykorzystywany tego typu profesjonalny sprzęt odtwarzacz. Oprócz tego na zajęciach takich w Domu Kultury, takie dwie informacje. W tamtym roku Festiwal Piosenki Polskiej w 2012 roku to był prawie 200 uczestników. Piosenka antymuzyczna w tym roku uczestniczyło 164 wykonawców. Wszystkie przeglądy, konkursy wokalne i taneczne organizowane są przy użyciu tego sprzętu. Drodzy Państwo, ja rozumiem, że tak, my możemy się zastanawiać, wspierać, czy powinniśmy właściwie kto za jakie środki finansowe ten sprzęt kupić, czy to powinno zrobić miasto, czy to powinien sobie dom kultury sam poradzić. Czy może my moglibyśmy, znając skalę potrzeb i możliwość wykorzystania tego sprzętu, moglibyśmy dofinansować ten sprzęt? Sami korzystamy z tego sprzętu. Stąd wniosek Komisji Dziedzictwa się pojawia. Ale już... Tak. Ja najpierw jednak pan Bolek już od pewnego czasu ma rękę, ale czy pan nie wie. Też potem pan Jacek i pan... Pierwsza sprawa. Pani radna bardzo dokładnie, więc nie przekazała, znaczy... Wobec zarządu. Dobrze. Nie od razu, bo nie za rządem dzisiaj jest, to może nie być. Także ja również... Lubię, że tak stało. Przewodniczący członkiem zarządu się pyta, a gdzie jest? Oczywiście. Ale stwierdzono. Ja mam takie zapytanie. 13 dzielnica jest kasą dla Domu Kultury, który również od 13 dzielnicy obsługuje inne dzielnice. Mam zapytanie, ile dają inne dzielnice? To jest
przymus. To... Ja rozumiem, ale chciałbym wiedzieć jedną rzecz. Czy inne dzielnice są zainteresowane, czy mimo być przed, jakby się mówi, orkiestrę? To po pierwsze, bo prawda jest taka, że biblioteki publiczne, domy kultury dostają środki na nasze miasta. Trzeba się zastanowić, na tym, że jak trzeba napisać do pana prezydenta miasta. Źle się chyba gospodarzą, sprzętu nie kupują, na tym cierpi działalność domu kultury. Znaczy można wrócić kartę. I pan Bolek to napisze. Znaczy to czy można wrócić kartę, bo jeżeli pan się wydaje się na długopisy, to można na odpłatę... Pan Bolek, żeby dyscyplinował pana a próbuję myśleć. Ja bym prosił przewodniczący, pan Bolek już, ponieważ pani Renata się włączyła w dyskusję, ale ja, jest tu pani, która nagrywa, oświadczam pani z pełną rzeczą. Powiedziałem pani, ale ja nie zbieram. W czwartek będzie komisja, proszę panią, praworządności i dojdziemy do dokumentu, który mówi o tym, że był ten zakup. I ja, proszę panią, nie przyjmuję tego do wiadomości. Ten wzór, który tej chwili pani mówi. Dobrze, ale ja bym prosił na temat. Mówimy o odtwarzaczu CD w dwóch prędkościach z możliwością podsłuchu i na słuchu. Panie Bogu, czy coś jeszcze? Nie. Pan Jacek, pan Adam i pan Bogdan. Proszę. Spodziewaliście się państwo, że będzie się odezwał. No! Ale nie wiemy jakie. Ale dlaczego? Ale nie wiemy jeszcze, czy pozytywnie, czy negatywnie. Znaczy tak, ja uważam, że powinien nastąpić. Dlaczego nie? To jest moja opinia. Natomiast martwi mnie argumentacja członka komisji pomocy. I skrzydło to w ogóle została ta uchwała przygotowania komisji, no nie wiem, pani magistrz, przekonamy się. To co pani powiedziała, argument. Argument, że to jest zakup miasta i trzeba się zastanowić, czy będziemy coś takiego finansować. Zastanawia się pani, ale jednak przygotowuje komisja, czyli popiera 100%. Teraz ja pytam, dlaczego zakupu, który by, inwestycji, która by przyniosła zdecydowanie większe korzyści nam jako dzielnicy całej, czyli to co ja proponowałem, żeby 10 tysięcy złotych przeznaczyć na oznaczenie miejsc zabytkowych, tras turystycznych i tak dalej w dzielnicy, zostało przez członków komisji, bo obserwowałem jak głosujecie państwo, pani między innymi, pani Hera głosowały przeciwko. Dla mnie to jest bardzo, bardzo nielogiczne, a wręcz łamiecie podstawowe zasady chyba tak naprawdę tego, czym komisja powinna się zajmować. Bardzo bym prosił o to, żeby w protokole się znalazło moja odpowiedź. Jeśli będzie trzeba, to napiszę pismo. Dziękuję. Pan Adam. Ja mam tylko jeszcze raz uwagę, ponieważ no, ja ze smutkiem obserwuję działania Domu Kultury. Popieram bardzo, ale mam bardzo bliski kontakt z dyrektorką, co prawda z mniejszego miasta Domu Kultury i wiem, w jaki sposób zdobywa środki. Tutaj odnoszę wrażenie, że dyrekcja naszego Domu Kultury wyciąga tylko rękę, mało po prostu inwencji. W tej chwili, jak pani czytała to uzasadnienie o niepełnosprawnym, od razu mi się przypomniało, jak koleżanka mi opowiada z Domu Kultury, że ona na przykład występuje do Nefronu, który po prostu nie wie nawet, co ma robić z pieniędzmi i chętnie by kupił, jeśli to służy do rehabilitacji dzieci. Widzę, że tutaj dyrekcja naszego Domu Kultury najprościej po prostu wyciągnąć rękę do Rady Dzielnicy, a później na przykład no, my stajemy w bardzo trudnej sytuacji, bo chciałbym, żeby się kultura rozwijała i żeby mieszkańcy korzystali z tego. Ale są pewne działania, które nie trochę ja nie mówię, groszą. Bo nie rozmawiamy, nie próbuję atakować pani Iwo. Tylko po prostu wyrażam swoją opinię, że trochę widzę mało inwestycji ze strony pani dyrektor. Dziękuję pani Marzena, pani odpowiedzi do pana Wolka, ponieważ Dom Kultury jest w samym środku, 13 usytuowany, więc myślę, że w zdecydowanym stopniu właśnie nasze dzieci korzystają z niego, bo ten odtwarzacz pewnie nie pojedzie do klubu osiedlowego gdzieś tam daleko, tylko będzie... Jak będzie taka potrzeba z przyjemnością, zagłosuję za drugim odtwarzaczem do klubu osiedlowego. Żeby się nie dał, Dom Kultury się niedawno przeprowadził. Dużo tak i myślę, że coraz większą działalność prowadzi i to będzie krok na morzu. Na pewno uzyskują skąd mogą, bo w tej chwili po prostu mają dużo.
pan to myśli? I myślę, że to urządzenie nie będzie jedyne, jakie będzie włączone, że dzieci nie stały w kolejce i można zasugerować tylko pani dyrektor, żeby się stało o kolejce. Ja jestem na brud. Dziękuję, pani Jacek. Że nie będę się odnosił tutaj do samych tych 2000 przeznaczenia ich na tę ustawę, natomiast panie radny, powiem tak. Myślę, że nie można wyrażać opinii, że pani dyrektor Toruska się nie stara. Jeżeli pan dyrektor nie stara, mało. Jeżeli pan nie wie, co pani dyrektor, no rozumiem, że pan nie wie. Nie ma pan wiedzy, co robi. Częściowo ma. No więc ja myślę tak, mogę powiedzieć, że też częściowo, ponieważ tak się składa, że mam kontakt z panią dyrektor i wiem, jak to wyglądało w tamtej kadencji i wiem, jakimi środkami pani dyrektor w ostatnich latach dysponuje. To zresztą widać, bo wiecie państwo na przykład taką rzecz, że w 2 latach już nie było Podgórskiej Jesieni, nie było koncertu na Placu Niepodległości, bo po prostu nie ma dofinansowania. Od 2 lat pani dyrektor tnie etaty, bo środki, które otrzymuje z miasta, nie wystarczają na bieżące funkcjonowanie, czy administrowanie, czyli na etaty, na ZUS-y, na utrzymanie placówek i jednostek, które posiada. Jak pan prześledzi sobie budżet pani dyrektor i zasięg jej działania, to zobaczy pan, że ona praktycznie działa na bardzo dużym obszarze i w porównaniu z innymi jednostkami, jak pan by to przeliczył, to myślę, że nie wyjdzie tak źle. Zmuszona była na przykład zamknąć w ogóle, ze względu właśnie na mniejsze środki, jakie otrzymuje, zmuszona była zamknąć 2 kluby, bo to się nazywa kluby osiedlowe, tak jak u nas jest Arbitra na Przewozie. Mamy szczęście, że nie zdecydowała się, że na przykład zamknięto na Arbitra albo na Przewozie. Więc to też te pieniądze, które my dajemy, pewnie, że czasem się można zastanawiać, czy akurat na to, czy na inne rzeczy, ale to, na co daje dzielnica pieniądze, na które imprezy daje dzielnica pieniądze, to proponuje, rozumie pani dyrektor Paluska, idzie to przez Komisję Promocji Dziedzictwa, a my podejmujemy tą decyzję. Więc mamy wpływ na to, na co pieniądze idą. I to, co pan mówi, że można zrobić jakiś koncert, to Dom Kultury może zrobić, to dzielnica może wskazać, że chcielibyśmy, żeby z pieniędzy, które my przeznaczamy, taki koncert zrobić. Więc ja zawsze uważam, że należy pójść, zapytać, dopytać, porozmawiać. Myślę, że pani dyrektor Toruska jest taką osobą, która chętnie rozmawia, chętnie tłumaczy i chętnie dzieli się ze swoimi problemami i sukcesami. Więc nie wyrażałbym takich opinii na zasadzie, że niewystarczająco się stało. Bo powiem panu jedno. Sam pan też dobrze wie, jak wygląda dzisiaj rynek, jeżeli chodzi o zdobywanie środków. Wiem, że część pieniędzy, które pani dyrektor zarabiała, na przykład zarabiała na przykład na reklamach, na zasadzie, że nie miała reklamy na przykład na Solwaju, tam przy zakupiance. Dzisiaj z tego już nie ma takich dochodów, bo pan wie, jak, że wszystko jest na reklamie. Więc wy pan. Nie proszę? No właśnie nie. No ale pani Adam wie. To jeżeli pan. Ja myślę, że może pan. No nie, tylko proszę państwa, my nauczyliśmy się coś takiego. Proszę, możemy powiedzieć, że odchodzimy od sedna sprawy. Bo jesteśmy przy obszarze. Ja wiem. Tylko proszę państwa, to możemy. Coś ciekawego będzie się zdarzyć. Proszę państwa, mnie chodzi o jedno. Mnie chodzi o jedno. Możemy się śmiać i podkikiwać. Możemy komentować negatywnie. Powiedzieliście państwo, możecie państwo mówić sobie, co chcecie. Zauważam, że nie należy i nie możemy oceniać kogoś, kogo nie ma tutaj wśród nas i oceniać go, nie dając mu możliwości odpowiedzenia na stawiane zarzuty. To nie tylko ocenia, to nie padła ocena. Znaczy będzie, ale pan przypomniał, panie Jasku, przede wszystkim nie atakuje pani dyrektor, nie oceniam, wskazuje tylko, a znam sprawozdania, więc proszę nie imputować mi, że nie wiem, bo to, że nie idę na spotkanie z panią dyrektor, to wcale nie znaczy, że nie obserwuję prac pewnych instytucji. I mówię, że
z tego, co czytam ze sprawozdań, zbyt mało. Powiem panu tak, no ta pani dyrektor z tego małego miasteczka w takiej rzeczy nie wystąpiłaby do rady miasta, tylko by poszła na przykład do Miss Electronics i daliby jej po prostu dla dzieci czy z Pefronu i dostałaby takie po prostu urządzenie. A 2000 przeznaczylibyśmy na jakieś koncerty dodatkowe przykładowo. Tylko panie Adamie, dziękuję. Nic prostszego, niż panu pani dyrektor i podsuwa jej takie pomysły. Przepraszam, jak będę dyrektorem domu kultury, no ale, przepraszam bardzo, już nie przesadzaj. To jest wiem, za to pieniądze. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, oprócz mojej strony i osoby z panem tego otworu? Znaczy powiem tak, ja mam swoje zdanie na ten temat. Obiecałem, że nie będę bardzo negatywnie mówił, aczkolwiek powiem tak, że znaczy nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo proszę państwa, znam panią dyrektor, lubię, szanuję, nie mówię, że robi niedużo, bo robi, uważam, że to, co robi tymi ludźmi, bo to też trzeba zobaczyć, jak pania się da. Sam, to jest tak, jak się da poloneza i mówię, żeby wyprzedził Porsche, nie? To jest tak, jak się da, to jest tak, jak tak, tyle ma środków na ile stadion na imprezę. Ale też miejmy świadomość, że tu się akurat zgodzę z panem Wolkiem, że nie jesteśmy jedyną dzielnicą. Proszę zauważyć, że nie traktujemy po macoszemu kultury w naszej dzielnicy. Współfinansujemy, byłem z osób, które działały na rzecz przesunięcia obiektu z Krasickiego do lepszych warunków, tak żeby można było korzystać z tej kultury. I to jest potrzebny, niezbędny dom. Budynek i miejsce, instytucja. Natomiast, proszę państwa, to jest drobna rzecz. Ja nie wiem, czy takim papierkiem lakmusowym nie będzie parę inicjatyw, myślę o tą historii Podgórza, bo mam wrażenie, że mówię, najłatwiejsze jest napisanie pismo do rady i próby porozmawiania. I chciałbym takiej drogi, takiej łatwej drogi też uniknąć, że oczywiście korzystamy z tego, nie tylko my, bo nie oczekujmy się, to urządzenie będzie jeździć z tam, gdzie jedzie na Głosinie, jedzie ten otwarzacz i odzyje. W naszej dzielnicy będzie 5% tam działał, ale będzie służył również nam. No to też nie ma co mówić, bo jak lepa w szafie, to było jeszcze. Tylko tyle, uważam, że to jest trochę droga na łatwiznę. I Bąka znał mój stosunek do tego bardzo wyłagodzony w chwili obecnej. Proszę państwa, w związku z tym przystępujemy do głosowania imiennego. Jest stosowny wniosek przez te same osoby podpisany, jest osobna liczba podpisu, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Czy jednak jakby mogła być? Rozumiem. Pan Kaczmarczyk za. Pani Bydgoska za. Pani Czerwińska wstrzymuje się. Pani Jerema. Za. Za. Pan Kasprzyk. Za. Za. Pan Łapczyński. Za. Za. Pan Markiewicz. Nie wiem, gdzie on jest. Bierze. Idziemy. Nie ma dzisiaj, pani Basiu. Jest to zmarłe. Panie Wolku, panie Basiu, panią też proszę, żeby nie zachęcać do takich. Nie, nic nie powiedziałem. Jest głosowanie. Pan Wydasz. Za. Pan Nowak. Pani Basiu. Za. Pani Basiu teraz. Pani Obłoska. Za. Pani Kraczyńska. Za. Pani Lewa. Za. Za. Pan Biały. Za. Za. Pani Zimek. Za. 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 Włodarczyk wstrzymuje się. Pan Domna Szczególnie. Wstrzymuje się. Pani Zbier. Za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, czternaście, 14, 14 za. Raz, dwa, pani Basiu, proszę się wstrzymać. 14 za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Każda rada podziała uchwałę według numer 14.